Jedziesz ze mną? Chodź, jedziemy. Z takim ogonem ja cię zabieram. Ty się cieszysz na wykopki? Stefan jedzie na wykopki, jaka radość. No to mykamy. Gwiazdora i prezentów ciąg dalszy. Terry's Orange. Kurde, jaka pychotka. Te są moje ulubione, jak ja je uwielbiam. Matchmakers. Dobra, Piotrek, zaczynamy mecz. Śnieżny mecz. Wiesz, nie zdążyłem podrzucać rzeczy. No czemu? Wczoraj. Bo za krótki notis dostałem. Siemandero, czarne kciuki. Stałem tylko 12 godzin. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Dzisiaj z Piotrkiem, który jeszcze niedawno karmił nad Tamizą Golden Mańka. Zresztą tak, tu widzę, na szybka tak. Golden Mańka jest. Stała. Artur GT też. Maniek wcinał polskie kiełbasy nad Tamizą. Grillowane bigosy. Także pozdrowionka, Maniuś. Dla ciebie, Maniu. Widzisz. A my co? Na narty. Idziemy. Idziemy na narty, na bobsleje. Zobaczymy, tutaj mamy te śniegowce, żeby się nie zapaść. Co wyjdzie, to wyjdzie. Wam życzymy miłego seansu. Ślady zwierzyny parzystokopytnej. Nie, to kurę, nie parzystokopytna, czy parzystokopytna, nie wiem. Cholera, pierwszy sygnał mamy. No i co może być pierwszym sygnałem? Polmos. Jedyne co w tym fajne, że to jest stary polmos. Niewspółczesny. To może dobrze wróżyć. Takie drzewa, taki zagajniczek, jakby coś. No jest tu jakiś fancior, to jest chyba od lampy naftowej. Także jakaś bytność jakiegoś było sobie życie, proszę bardzo, zaznaczone. Nie wiem, tu się pokręcimy. Petarda. Na razie. To my chodzimy, chodzimy. Zdecydowaliśmy na taktyczną przerwę, na rzut NS-ka. Może teraz się odmieni, bo przyszliśmy kawał lasu i oprócz tam, nie wiem, 14 polmosów nie było nic, nie? Także teraz kierunek, tamta droga. Będzie ciepło jest. No wiesz, twoje wczorajsze miejsce. No wiadomiks, nie? I co? Proszę zobaczyć. O kurde, ale sygnały żeś się, nawalił. Sygnały się nie kończą, bo po prostu jest masa tych sygnałów. Ja pitole. Same marynarskie, nie? Same marynarskie, dokładnie. I ten jest fajny, ciekawy, jakiś taki... Piękny, musiałem rękawice ściągnąć. Ale śliczne. Stan bardzo dobry. No kurka. Zobaczymy, może jakiś sygnał na live się... Uzyskam. Ale żeś tu natrafiał. Zobacz. Sama marynarka, nie? Sama marynarka, ale piękne. No ten jest faktycznie ładny. Może gdzieś tu jakiś ten. No. Mundur komuś spadł, czy coś. Wydaje, kilka... Tyle guzików w jednym miejscu. Wczoraj też miałeś, nie? Tak, i materiały wyciągnąłem przed chwileczką. Kawałki odzieży, buty były. No zobacz, to działamy. To zaraz też tu wchodzę, bo ja tam nie miałem totalnie nic. O, ale pięknie. I widzicie, to jest... Chodzicie, chodzicie, obejdziecie kawał lasu, traficie, kurde, jedno miejsce, 3x3 i jest trafienie, jest petarda, nie? Zaraz taśmę weźmiemy, ogrodzimy. Tak, i będziemy szczoteczkami jechać, nie? Musi bawić piaskownicy. Pokaż. O kurka. A już chciałem zasypywać. Pięknisia, panie. Co tu się dzieje? Pięknisia. Mówiłem, że ja nie są szczotką tu myknę. Na podrzucaniu to bym, no przecież na tym to się opiera, nie? Bez tego to my nic nie trafimy. Kilometr chodziłem, pełną kieszę miałem. A ja mu odejść, no dobra, już teraz wszystko wiadomiks. Kurka, dzisiaj to się klei. Trzeba było wziąć siatkę z Biedronki. Kolejna jakaś klamerka z paskiem. Tam też wyszły jakieś kawałki jeszcze materiału. A tu kolejna klamra. Tylko nie wiem, to chyba bardziej jakaś konina będzie. Coś w tym stylu. Rdzewka.
rdzewka, burdzewka, no ale jest. Ja wam powiem, co chwilę strzepywać ten śnieg z tego, to jest masakra. A Piotrek mówi, że kopie najpierw był jakiś złom, a teraz porcelana mu wychodzi. No dobra, trzeba będzie dojść do niego. Jest, masakra, nie? Tak już mnie boli cały łokieć i całe to odmachania. Naprawdę ciężko, bo to się klei dzisiaj. No faktycznie. Korek. O, już wyblakł. Jest porcelanka. Już wyblakła. Z banuszek. Popatrz, o, PRL będzie. Tak? Teraz widzę drugą część. Jak mi się wydaje, nie? Cholipa wie. Chociaż... Może i PRL. Ale dziurę żeś wytachał i co? Nie, tam jeszcze? Nie. Główienko będzie. Jeszcze coś? A coś nie, cały czas? Może faktycznie jakiś śmietnik po tym wszystkim. No tam niestety pusto. Nic. Ostatnio tam były fenole, międzywojnia. A dzisiaj sami widzicie, co to wychodzi. Jak się uwziął. Fajnie ciepło jest. LF lub Waffe. LF? O kurde. Albo HF-ka. 15. Cegła. Cegiełka. To jest przykład prawdziwego metaloszukacza. Była dziura na głębokość sztycha, a teraz nic już tam nie dycha. No i dzisiejszy wypad to już czuję, co to będzie. To będzie wypad pod znakiem kopania złomów i każdego sygnału, żeby cokolwiek znaleźć, no ale trzeba kopać wszystko. Piotrek tam maszeruje, widzę. Idzie cały czas, a ja... No co, fałszywe sygnały, znaczy bardzo dobre sygnały. Harmoszka, to też jest dobry znak, tylko co mi po takiej harmoszce? Jakby była cała, to by była petarda. Nie ma petard, to chociaż sam sobie petardę odpalę. Jeszcze zapalniczka zamarzła. Już w ogóle. Rewelacja. Po prostu dzień. Już nawet żuteneska nie będzie. Kiedy się wypełniły dni i przyszło skończyć zimą, kiedy się kopie takie coś i ognia nimą. Kore, jaki wiersz na poczekaniu. Nawet ani żuteneska, ani nic. Same złomiksy. Teraz pewnie Tomek. Znaczy nie wiem, Tomek czy Monika będą ze mną się śmieli, ze mnie się śmieli. Trzeba było dwie zapalniczki brać, nie? Gapciąg. Czas zmierzać w kierunku auta. Dlaczego ci jest głupio? Przestań. Liczy się wypad. Liczy się wypad. Zapalniczka padła, wszystko padło generalnie. Liczy się wypad. A ty? Natomiast czuję, że zabrałem całą pozytywną energię sobie dzisiaj. Gdzie? No ale jest nas dużo. Adrian musi każdemu troszeczkę. A trafiłeś coś jeszcze? Nie, nic. No i widzisz. Wyczerpany na dzisiaj. No i się. I tak możemy pozytywne kończyć, bo było i tak fajnie. Pochodzone, to jest najważniejsze. Tak jest, trzeba się... Pultynki mamy czerwone jak u małego Bobaska, kurde. Ktoś u góry patrzą na ten wypad. I się niebo rozpłakało nad marnym losem. Ja pitole. Dobrześmy się zawinęli. Się cały czas rozglądam. I ciekawi mnie, gdzie się podział fałszywy prorok, kurde. Wróżbita. Zadychę. Nażar się zrobił w bambuko. I polas, nie? No, najfajniej. Wszystko mokre. Mokre, ugnojone. Trzeba wysuszyć.
I na mokrym, ugnojonym wypad się skończył, nie? Ale ja mówię, czasami tak bywa. Czasami, przeważnie, kto chodzi, ten wie, że wykopki to nie zawsze są petardy, ale zawsze jest fajny wypad, bo, no bo co, no bo pochodzone, nie? Pochodzone i to jest fajnie, a na petardy przyjdzie czas. Dzisiaj wyszło nam tyle, co wyszło. Piotrek jakieś tam trafienie miał, no bo nie można powiedzieć, że te guziczki, które trafił w tym jednym miejscu, to nie jest coś fajnego, bo to też na pewno jakąś tam fajną historię gdzieś tam w sobie skrywa. Że ja nie trafiłem? A, co tam? Next time będzie mine. Kurde, Adrian, co jadasz, że tak dobrze gadasz, rymuje śledzie, bo ci z gęby jedzie. Dobra, ja się zawijam na chatę, dosyć tego pitolenia farmazonów. Wam jak film się podobał, to wiadomo, zostawiacie subskrypcję, zostawiacie taktyczny komentarz, dajecie łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jak wam się nie podobało. No. Ja idę na chatę, dzisiaj jeszcze czekam je. Sąsiad, co będziecie robić? Borować. Czeka mnie znowu borowanie. Ach, z tymi zębami. Nara, trzymajcie się. Do następnego.